Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów. Życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy. Jeszcze przyznam się szczerze, emocje nie opadły, bo jak się gra na remis, to adrenalina skacze do góry nieprawdopodobnie. W każdym razie cieszymy się z tego punktu i szanujemy go. Uważamy, że drużyna Unii to jest drużyna, która wyróżnia się w tej klasie rozgrywkowej, przynajmniej na chwilę obecną. Jest to trudny przeciwnik i my wiedzieliśmy o tym od początku, że czeka nas to trudne zadanie. Nie ukrywam, że chcieliśmy wreszcie po dłuższym okresie fatalnej gry na wyjeździe coś więcej ugrać niż tylko punkt, ale wydaje mi się, że ten remis nas też zadawala i małymi kroczkami, a do przodu. Liczyliśmy na lepszy wynik niż ten, który osiągnęliśmy. Po niezłej pierwszej połowie i prowadzeniu 1-0, w drugiej połowie przytrafił nam się niepotrzebny błąd, gapiostwo naszych obrońców i straciliśmy bramkę, która ustawiła drugą połowę. Daleszyce dobrze się broniły, dobrze byli zorganizowani w obronie. Ciężko nam się było przebić, szczególnie na naszym boisku, gdzie ciężko się piłkę gra o tej porze roku szczególnie. Dlatego prostymi środkami staraliśmy się w jakiś sposób przedostać pod bramkę przeciwników. Niestety nam się to nie udało. No niestety zakończył się ten mecz wynikiem takim, jakim się zakończył. Oczywiście mogliśmy ten mecz przegrać, bo w końcówce dwie sytuacje naprawdę dobre Daleszyc. Także dobrze, że Łukasz tam stał na wysokości zadania i wybronił te dwie sytuacje, bo ten wynik 2-1 w drugą stronę był na pewno bardzo niesprawiedliwy. Także dobry punkt w takim meczu, aczkolwiek bardzo nam szkoda tych dwóch, które nie zdobyliśmy.